Witamy serdecznie. Dziś mamy 13 dzień października 2022. Stoją świadkowie Jehowy. Idźcie i głoście. Kogo mamy głosić? Chrystusa po krańce ziemi. A świadkowie głoszą Jehowę. I myślą właśnie, że Boga prawdziwego głoszą. A są niewoleni. Głoszą Amerykę, bo z Ameryki, nie? Przyszła ta religia. A zbory Chrystusowe są... nad każdym mężczyzną jest Chrystus. 1 Koryntian 11, rozdział 1-3. Mateusz 23:1, że jest uczniem Jezusa jestem, uszulka też. I 8 jest jeden nauczyciel, jeden. No i jeden pasterz, Jana 10:16. I zbory wybranych właśnie, Chrystusowe. Gromada Syjonu, czyli gdzie dwóch albo trzech zebranych w imię prawdy Chrystusowej, w jego naśladowaniu baranka. Świadkowie jako powołani zaczęli w duchu, czyli badacze Biblii, a skończyli w ciele jak faryzeusze. Głosili w 239 krajach i teraz stoją na świadectwo. Mateusz 24:14 i przyjdzie koniec kłamstwa. Bo nie bójcie się tych, co zabiją ciało, tylko ducha. I oni jak faryzeusze zginą w Armagedonie, bo Chrystusa pozbawili ci chwały, ojcostwa, boskości, nauczycielstwa. I jakby teraz oni z nami się pojednali w prawdzie dla Chrystusa, to dla nich Armagedon już przeminie. A tak na razie czekają, że Jehowa nas unicestwi, bo nie jesteśmy świadkami Jehowy. Tak. A Chrystus nie jest podzielony. Nie będzie świadków Jehowy, katolików, adwentystów, prawosławnych. Dzień dobry. No Chrystus nastąp. Przedzą, że nagrywanie jest karalne i mogę wykorzystać prawnie to przeciwko. To zrób to, zrób. Proszę sobie. Zrób. Chrystus nas posyła. Prawda widzi na jak. Zrób. I nie jest podzielony. I Chrystusa zobaczcie, jak Judasz zdradziłeś. Chrystusa zdradziłeś, jak Judasz zdradził Chrystusa jego prawdą, bo służysz Jehowie, Ameryce. Niewolnik cię zniewolił, a Chrystus cię wyzwolił. Galatian 5:1. Sierżancie, zobaczymy, że Chrystus cię może wyzwolić. Kolosan 1:2, jesteś bratem w Chrystusie czy w Jehowie? Bo Jehowa wszystkich unicestwi, zobacz. Półtora metra od mnie. To jest COVID. To wyście jeszcze COVIDianie jesteście? A ja dwóch braci mam świadków Jehowy, 24 lata ze mną nie rozmawiałem. Jak to jest? No powiedz mi. Jaki to jest Bóg, tak? Taka że... nienawiść, że Jehowa wszepił. Mama nas pięciu synów urodziła. I Wojtek i Mirek, bracia świadki Jehowy, nie rozmawiałem ze mną i telefonów nie odbierają. Byłem teraz odwiedzić, to nie chcieli ze mną rozmawiać. Straszyli mnie Jehową Armagedonem, że zginę. Bo nie jestem świadkiem Jehowy. Przecież Jezus nikogo nie straszył. Przyjdźcie do Chrystusa, On zbawia. Apostoł Paweł służył Chrystusowi. Tak. I ty masz tyle dzieci, poświęciłeś się. I nawracaj teraz, niewolnik, to jest oszust, tak Watyka. I bądź Chrystus, później ty jako król i błogosław twoim braciom, mów prawdę. Ja ci błogosławię jako anioł. Ja czekam na moją żonę już 20 lat i dwóch synów. Przecież byłeś do mnie przyjeżdżałeś, znasz moją rodzinę. I świadkowie rozbijają rodzinę jako system, bo ja byłem katolik, moja żona katoliczką. Ja szukałem prawdy u was. Za to, że powiedziałem, że jestem uczniem Jezusa, mnie wykluczyli, przecież ja nikomu nic złego nie zrobiłem. Nad Gruńczyńskiego wiozłem od Walka Gesy, jako był nadzorca obwodowy, znaczy tam miał ten... No wiesz o co chodzi, nie? No, maluchem jeszcze. I on mówi, no ja mówię, do Armagedonu wytrzyma ten mój maluch, a ja go sprzedałem, jak żona doszła. I jeżdżę rowerem, osiołkiem. Król wjechał na osiołku, Chrystus, król. I Armagedon spadnie z was, jak zacznie prawdę słuchać. Chrystusowi. Henryk Szymczak był siódmym aniołem. I Czugała go zna, wiesz? Kazik Bigosz znają go. On był siódmym aniołem z tych siedmiu gwiazd reformatorów. Tak. Naprawdę. I teraz jest 12 aniołów, ja sam dostałem. Muszuka mnie wspiera. Mam męża, dwie córki. Ja z mężem od Muszuka kopalni pracowałem na Halębie. Później za kierowcę jeździłem w Prodrynie, teraz jest promów, miałem wypadek, szukałem Boga. I do mnie Krupa przyszedł z takim drugim. I 6 lat ze mną wytrzymaliście, bo ja wierzyłem, że Chrystus dał mi życie. Po 3 dniach zmartwychwstałem po tym wypadku. Szukałem Chrystusa, który daje życie. Ale katolicki Chrystus jest przybity do krzyża i się rodzi jako dzieciątko, roczki nie obchodzi. Moja mama nie może umrzeć, bo chce, żebym ja wrócił do spowiedzi, do księdza, do sakramentu. Bo ja bym takim pokornym dzieckiem i pobożnym, jak Rysio Krupa, którego chcecie wykluczać, a on nie ma gdzie iść już, bo Jehowa, tylko Jehowa. A to Krzysiu od Ryszka Krupy umrze, bo nie świadkiem Jehowy, nie? Zginie. Jak to jest? Twoi synowie są wszyscy świadkami. Ja się modliłem, ja chciałem, żeby wszyscy... No tak, katolicy zły, świadkowie Jehowy dobrzy.
Ja chciałem, żeby i ci dwaj moi bracia uwierzyli w Jehowę. Ale teraz nienawidzą mnie 24 lata. Chrystus, łotry, celniki, prostytutki, wszystkich przyjmuje. Zbawienie z darmo, z łaski. Religia, każda religia potrzebuje stołki, władza, pieniądze i odbiera ludziom miłość Chrystusa. Tak. Bo ty mi spełniasz nakazy niewolnika, Stasiu. Kuna, Stasiu. No i ja ci pamiętam, bo Chrystus cię wybrał przez zrzeszenie świata. Gronczewski, jak mu żona umarła, co? Że Jehowa mu żonę zabrał. No w Rosji rozbijacie ten, zakaz macie w Rosji za rozbijanie rodzin. I moją żeście rozbili, a czy system, ja was kocham, bo Chrystus mówi, idź im gość prawdę, tak do Mojżesza, idź po mój lud, do Faraona. Jak ja bym tego nie głosił, a nie piję i nie palę, co ja będę robił? Sebastian Gesad ćpa, jego walka wykończył z tego, ten, bo walek dzieci od małego, Jehowa pionierowanie, kopalnie zostawił. No. I tam psychicznie, bo on łapał, był sługą, później chciał być starszym. Ja tylko szukałem prawdy. Ja nie chciałem być żadnym starszym czy sługą. A że teraz Chrystus do mnie starszym i pieczątki dostałem od siódmego anioła. Zobacz, pieczątki. I ja mam te pieczątki i on mi to dał, ja tego nie chciałem, ale to do mnie przyszło. I teraz jest jedna wiara. Twoja wiara ci uratuje, ale w Chrystusa. 1 Koryntian 11 rozdział, od 1 do 3. Ty masz słuchać Chrystusa 100%. W duchu prawdy Jego. To jest wszystko. I twoja rodzina będzie królewska i błogosławiona. No, ja tylko mam ci błogosławić, bo ja czekam na moją żonę. Ja jako pierwszy będę ostatni. No, bo nie ma żadnej religii prawdziwej, żadnej. No i Jezus tylko... nie założył żadnej, założył oblubienicę. Tylko czy wiara. Ja mam za Chrystusem? Co by on zrobił dzisiaj, jakby wchodził? Ja prawdy wiary bronię. Ja wierzę w Chrystusa i wiem, że świadkowie mają miłość, ale nie mają prawdy. A ja